Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Forza Horizon 3. Wracamy do naszego pustynnego świata, w którym zagościliśmy w ostatnim odcinku. No i cóż, kontynuujemy zabawę. Najpierw mamy jedną ciekawostkę, jaką jest projektowanie listy życzeń, coś takiego. Domyślam się, o co może chodzić, tak więc zobaczmy sobie, o co tutaj będzie chodziło, a i z czym się to je. Tak więc, let's do this. Nie wiem, może ja tworzę innym graczom listę życzeń? Maybe? Nie mam zielonego pojęcia. Zaraz zobaczymy. Pierwsza chyba taka rzecz, jaka mi się tutaj w tej grze pojawiła. Twórz i przeglądaj, zobaczmy. To jest bucket list start point. To jest, gdzie imagine your last motoring day on Earth and see how other racers imagine theirs. Okej. Okay. Stwórz nowe. Set the type of bucket list challenge you want to make. Kontrola uszkodzeń, strefa driftu, trasa umiejętności, opanowanie umiejętności, wynik umiejętności, kontrola uszkodzeń, dojedź tam jak najprędzej, żeby ustanowić czas docelowy, gracze muszą pobić twój czas, nie przejdziesz wyzwania, jeśli odniesiesz za duże uszkodzenia, strefa driftu, o, strefa driftu chyba nie ma sensu. O, znak ostrzegawczy, czyli żeby skok wykonać. O cholera jasna, gdzie ja mam kurde... Gdzie ja mam kurwa ten skok umieścić? To jest zajebiście dobre pytanie. Czy musi być według drogi? Dajmy tutaj na przykład. Gdzie ja mogę to w ogóle ustalić? Gra mi poda jakąś pozycję, gdzie ja mogę to ustalić? Wybierz znak ostrzegawczy. Aha, czyli ja muszę wybrać jakiś już istniejący znak ostrzegawczy, co? Aha, czyli ja muszę wybrać jakiś taki, którego ja już się podjąłem. To jest kurwa bez sensu. Nie, to ja nie chcę tego robić. To ja podziękuję, szczerze mówiąc. Że ja muszę jakby wziąć listę życzeń, którą już zrobiłem i zmodyfikować ją, ustalając mój własny wynik do pobicia. Panie, to nie jara w ogóle. Tak więc po prostu weźmy sobie jakiś inny wyścig, który się tutaj znajduje. Na przykład ten, nieodkryta trasa jest tutaj, tam, tak więc na przełaj wybrać się czas. Ja może nie będzie to straszny kwas. Dojadę tam prędko. Nie będzie ze mną miętko. 2 kilometry przejechać muszę. Czytaliście lub słyszeliście może Katiusze? Wszędzie trawsko, zieleń różna. A ja dojeżdżam i będę ci dłużna. O kurwa, ale takie częstochowskie rymy. Byle się zarymowało, ale sensu w tym niewiele. Co my tutaj mamy? Pierdolę twój, mój own bucket list, naprawdę, wyścig pokazowy, trasa przełajowa w Redstone, 3 okrążenia. Dobra, zobaczmy w takim razie naszym kochanym Arielem. Zobaczymy, te wyścigi, które tutaj mam, chyba powinny mi dać już rozbudowę festiwalu, wtedy może się coś innego będzie działo, nie będę takimi buggy jeździł, tylko czymś innym, może pustynnym. Wtedy sobie zmienimy autko na coś innego pustynnego i dalej będziemy po pustyni szaleć. Rozpocznijmy zawody zatem. Zobaczymy, jak mi tutaj pójdzie. Trochę może przydusiłem, nie trzymałem od samego początku na maksa na pewno tego całego gazu, więc być może było lepiej niż jest zwykle, nie jestem pewien, ktoś nam się w ogóle wyjebał, Jezus. O panie, ja tu jakieś drifty kurde uczyniam, ale trasa jest dość przejebana, bo jest dość ciasna, to pewne, ale zyskałem już pewną przewagę. To je lotnisko, to mi się całkiem podobają takie klimaty, o fuck, znowu gra miała jakieś kurwa spowolnienie, czy wy to widzieliście? Nie wiem, co się stało, czy ta gra nie wyrabia momentami, czy nie wiem. Czy może to jest kurwa zamierzone slow motion? God damn it. Dziwne to jest czasami, nie rozumiem tego do końca. Dobra, tutaj po prostu sobie gaz puściłem. O, god damn it. Dobra, ale może wyczuję tą trasę i na drugim okrążeniu będzie lepiej. Moja nadzieja w tym, że moi przeciwnicy będą się wypierdalać o jakieś tutaj przeszkody terenowe. I już jestem coraz dalej, no. Nope. Nie wypierdalają się niestety o nic, oni mnie wyprzedzają. To jest jedyna rzecz, jaka się dzieje w chwili obecnej. Dobra. Jak już mówiłem, zakręty to jest dla mnie najlepsza okazja, żeby powyprzedzać tych wszystkich hadongów. Tak więc powinienem się raczej starać. A więc postarajmy się może. O kurwa, o Jezus. Tutaj jakieś skoki. Tutaj jakąś metodą skoku wyprzedziłem, ale tutaj mogę się nie wyrobić? Dobra, nie jest aż tak źle. O, byle nie pierdolnąć w drzwi wjazdowe. O, fuck! Jebaka leśny, wpadłem w beczki i wszystko w pizdu. Dobra, tutaj mam nadzieję dam radę przejechać. Nie, ja będę korzystał z tych cofek, bo to jest fajna opcja jednak mimo wszystko. No, lubię mieć możliwość cofnięcia. Nie, ta gra się kurwa specjalnie tutaj, specjalnie zwalnia, wytyfy.
Ale dlaczego? True story. Tak jakby gra chciała mnie, kurde, ostrzec, że za chwilę będzie porządny zakręt i muszę się przygotować. Może to nie, it's not a bug, it's a feature. Na to wychodzi. O Jezus, znowu się ślizgam. Ale dobra, jestem drugi w tej chwili. O, już nie. Halo, ziomek! Co to za spychando jakieś chujowe? Halo! Halo, tak się nie bawimy! Zaraz wam, kurwa, zrobię to samo, bo waszym matkom w domach też ich tak pierdolne od boku. O, dobra. Trochę do dupy. Ale mam trzecie miejsce. Dobra, nie jest tak źle. Ten wyścig jest troszeczkę bardziej wymagający niż ten poprzedni. No dobra, to jest magia. No nie można być we wszystkim zawsze zajebistym, no. O kurwa, dobra. Tutaj zdecydowanie za duża prędkość. To jest minus tej trasy. W ogóle czasami przy właśnie takich sytuacjach trudno jest wyczuć, kiedy ja powinienem zacząć hamować. Dobra. Jeb się, ziomek. Chcę być co najmniej drugi. Taki jest mój plan. Najchętniej to bym go właśnie w te drzwi wjazdowe wpierdolił, ale to niekoniecznie będzie takie proste. Czy znowu gra tutaj spowolni? Tak! Znowu gra dostała takiego, kurwa, slow motiona, cokolwiek miałoby to oznaczać. I tutaj strasznie dużo prędkości na zakręcie straciłem, bo zamiast wydriftować, to ja tutaj bardziej, kurde, generalnie po prostu zahamowałem w pizdu. Ej, wydupiej! On jest większy ode mnie, mamo! Weźcie go ode mnie! Za duży jest! That's what she said! Oh god damn it! Oh. Nie! To nie tak miało być! I to zdecydowanie zwycięstwa mi nie da. Lecę! No, na skrzydle samolotu nie spodziewałem się wylądować. Czy mi się teraz uda? O kurwa. No, nie. Dobra, muszę wycofać się jeszcze bardziej. Bo ten plan nie przejdzie. Muszę troszeczkę inaczej do tego podejść. God damn it! Dobra, dobra. Bardziej na prawo tutaj się skierować przy tym skoku. Nawet, kurwa, o! Zciąłem checkpoint, ale go zaliczyłem. Ha, 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 ale jaja. O kurwa, ten checkpoint tu jest tak trochę dalej. O, god damn it. Dobra, dojadę na drugim miejscu. I nie będę powtarzał tego wyścigu ani tryhardował, żeby dojechać na pierwszym, ponieważ jestem usatysfakcjonowany. No, widzicie, te samochody klasy 1, no i one jakieś lepsze muszą być niż mój, no. Nie mam innej odpowiedzi na to. Jedyna prawdopodobna opcja. O Boże, dobra, kontynuuj. Level sobie będę oglądał, żeby zobaczyć, jak mi rośnie. Nie pamiętam, co się działo na tym 15. Chyba właśnie kolor mi się tylko zmienia na taki żółty. Kolor mojego levela. Dobra, następny wyścig na pewno da nam rozbudowę. W ogóle drony latają dookoła, też interesujące. Zmieńmy może radio, bo ja coś tak... W ogóle nie mam wyrobionego jakiegoś takiego... jakiejś potrzeby zmienienia radia. Tu mamy jakiegoś... O, w dupę. Jakiegoś frajera żółtego, tak więc ja chcę się z nim normalnie ścigać. Chodź tutaj, Beast Rider, kimkolwiek jesteś, frajerze. Ścigamy się. Średni. Aha! Dostanę za ciebie hajs, jak pokonam. Ariel Nomad też jest mój i też ma praktycznie identyczne statystyki. Dobra, czy gościu będzie jechał po drodze? Jeżeli tak, to jest jebanym frajerem! Oh, bye bye, bitch! Brak checkpointów to moje zwycięstwo. Chuj mi dłuższą trasę wyznaczyło, bo to wyznacza trasę oczywiście, oh shit, na podstawie dróg, a ja tutaj drogami nie mam zamiaru się posługiwać. Co kurwa, frajerze, nie pomyślałeś o tym? Idealnie finish trasy jest tam, gdzie powinien być. Hello! Bitch, please! O nie, AI nie wygra ze mną w takich miejscach, panie! Ile hajsu dostałem za to, tak w cholerę! Nice, no levela za dużo nie dostałem, to oczywiste, ale tak nieźle. I akurat, o Boże, co to jest za miejsce? Wygląda jak taka jedna mapa z Battlefielda trzeciego. Oh shit! Man! Dobra. Tutaj jest gdzieś wyzwanie. Czy to będzie skok, czy to będzie jakieś, kurwa, niszczenie czegoś? To jest skok, ale z drugiej strony! Czy ja stąd wyjadę? Co ja mam teraz zrobić? Mogę zresetować sobie jakiś samochód? Tryb zdjęcia, tryb drona, kurwa! Halo! Pomocy! Co ja zrobiłem? Mogę tak gazować chyba do usranej śmierci, tak mi się wydaje. Pomóżcie, chłopaki! Ale chuje, no nie pomogą.
No w dupę jeżę. Jak ja mam się... Resetuj pozycję samochodu. Tu jest dobrze, dobrze. Nie zauważyłem. Jej, jestem zaraz obok. Czemu mi wycieraczki działają? Czy pada deszcz? Gro, czy według ciebie pada teraz deszcz? Dobra, rozpędzimy się totalnie z drugiej strony i najedziemy jakoś stąd. Zobaczymy, jaki skok się nam uda wykonać. Na trzy gwiazdki nie liczę za bardzo, ale dwie co najmniej. Drzewo! Dobra, dobra, jedziemy w takim razie. Mniej więcej na wprost będzie w tym kierunku. Zobaczymy, czy uda mi się w ogóle do tego gówna dojechać, czy ja w to trafię. Jest taka szansa. Tam były jakieś górki zaraz przed tym, więc jest niebezpieczeństwo właśnie, że wyskoczę i przeskoczę. Oby nie. O, w dupę! O, kurwa, super. Zajebiście. To jest chyba właśnie największe wyzwanie tego wyskoku, takie mam wrażenie, żeby te górki ominąć, bo tutaj tych górek jest, no, sporo trochę. Oj, mi się, kurwa, wszystko skasuje, bo się wyjebałem na dach! Ja tu ledwo mam dach, a się udało mi wyjebać na dach! Chidzi! Dobra, jeszcze raz w takim razie, na spokojnie. Muszę uważać, bo ta hopka ostatnia mnie totalnie, normalnie sprowadziła w złym kierunku. Dobra, once again. Dobrze, że na mapie się to w takim dystansie pokazuje, bo mogę sobie na to spojrzeć. Może powinienem inaczej na to najechać? No idea. Jadę mniej więcej prosto na to. To czy od dobrego kierunku, tak jakby. W miarę? Hadong! O, pierdolne w coś. Ui, 90. Dobra. Niepowodzenie! A, czy muszę tak w pizdu na wprost na to najechać, co? Dobra, to spróbujmy podjechać do tego z pizdu na wprost. Ale znowuż z pizdu na wprost. Nie umiem tego wymawiać. Troszeczkę to jest trudne. Troszeczkę to jest trudne ze względu na tą hopkę, która jest tam właśnie zaraz przed tym. Ale dobra, widzę to gówno. Widzę, jak ja mam na to najechać nawet. O tak, dokładnie tak mam najechać. Ale prędkość nie jest jakaś kosmiczna, więc to 103 metry. Woda mnie trochę spowolni. Nowy rekord życiowy, fajnie, jak gwiazdek. O, 3! O, damn! No raczej, Kira, jeszcze mam przebój. I dostaję bonusy. Może sobie, kurwa, poskaczę w tej chwili całkiem sporo. Czemu nie? Rozbudowa festiwalu, to jest coś, co mnie bardzo interesuje. Kurwa mać, nie mów do mnie, kobieto, jak chcę sobie hopki napierdalać. Przebój mam, halo! Będę miał więcej punktów za hopanie. Jezus Mary, za dużo gazu. Hop! Hop! I tak sobie będę hopał, kurwa. Hop! Mam zajebisty bonus, dzięki temu, że przebój leci w tej chwili. I to jest właśnie coś, co mnie motywuje do tego, żeby sobie pochopać. Uiii! Nie! Kurwo, jedna Volkswagenie, pierdolone, kurwo! Tak cię przemaluję, że cię w fabryce nie poznają! Chuju jeden, kurwa, zamorduje ci rodzinę! Dobra, jebać to! Skończył się przebój, zmieńmy radio w związku z tym. O mój! Nie! Kurwa mać, no przedtem tak ładnie pusto to było, a teraz zabudowali to gówno festiwalem, do dupy. Czemu tu nie ma bramki wjazdowej? Halo? Czemu tu w ogóle są bramki? Ma być mój festiwal, a ja wjechać nie mogę tak, jak mi się podoba? No serio, muszę objechać całe to gówno i od ulicy wjechać. Kto to tak wymyślił, kurwa? Ktokolwiek to planował, zwalniam go. Zwalniam go na bruk i posyłam jego rodzinę do więzienia. Halo? Kto by tak zaplanował, kurwa, festiwal, gdzie w ogóle bugi grają główną rolę i tak dalej? Totalnie, kurwa, bez sensu. A dobra, jeszcze niezniszczalne barierki. Ja bym tam postawił takie rozpierdalarne barierki. To by było najlepsze. Jeb się, ziomek. Dobra, tu mamy nasze centrum. Wejdź. Znaczy, rozbuduj. O Boże, Boże, festiwalu, festiwalu. I talked to some of the fans. They are loving the Outback site. It's fantastic. They just wondered if they could have a little more shade, please. Nie, 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 wyjebane macie oglądać samochody. Kurz i dym. Uuu, a co my tutaj mamy? Rally teraz mamy samochody. Co? Gdzie jest Subaru Impreza, kurwa? Który jest najdroższy? Wszystkie są w miarę tanie.
Nie mam zielonego pojęcia, co wziąć, ale biorę Subaru Impreza. Kurwa, najczęściej się słyszy Subaru Impreza. Jak coś się dzieje, słyszy się Subaru Impreza. Zabiorę Imprezę. YOLO. Tutaj widzę wszystkie takie a la rally. O Jezus, jak to wygląda straszliwie. Weźmy takiego. Aby nie, bo ciągle jeżdżę jakimiś takimi ciemnymi kolorami, to weźmy jakiś jasny. Może ten niech będzie, albo ten. No, niech będzie ten. Jest popularny, więc coś w nim musi być. Coś musi być w nim fajnego, więc weźmy popularny projekt. Dla odmiany tym razem. O Boże, Boże. Wyprzedaż, tiruriru. Dobra, wybierz. Tak, chcę kupić. Jest tanie jak borszcz. Moje gardło już mnie tak nie męczy tym razem. Nadal się zastanawiam, o chuj chodzi z tym slow motion, które mi się przed zakrętem odpalało. To nie był spadek klatek. Chyba, że to był... To gra jest tak zrobiona, że akurat tam mi spadały te klatki. Co by było co najmniej dziwne. A to chyba... Co mi jest? A to by było co najmniej dziwne. O, to, no, to chciałem powiedzieć. Dobra, mamy teraz też samochody do takich, do takiego jeżdżenia nie, terenowego właśnie, mniej więcej, i po ulicach, i terenowego. Więc zobaczymy, jak się skończy. Nie upgrade'uję go. Nie, bo to są, kurwa, wszystkim przeciwnikom się też zwiększają umiejętności N3, więc... To się dla mnie dobrze nie skończy. Dobra, nieodkryta trasa zatem. Podjedźmy, zasuwajmy. Have you heard about the clubs popping up all over Horizon? Meet friends, team up, compete, earn rewards. Wanna give it a shot? Nie mam niestety znajomych, którzy by grali, dlatego dołączę do jakiegoś polecanego klubu. Szaleńcy i wariaci, Forza Wykop, Forza Horizon Riders.pl, Drift Ekipa Polska. Ten ma najwięcej członków, ale nie ma pozycji w rankingu najwyższej, chociaż nie, nie jest tak źle. Dobra, weźmy, kurwa, tyle tego jest i wszystkie normalnie polskie. Że założę sobie swoją. Nie, tak dużo osób nie będzie do tego dołączać. No dobra, to weźmy w takim razie YOLO Swagersko. Ta ma wyższy poziom i w ogóle jest lepsza. Dobra, weźmy to. Tak, dołącz do klubu. Ta, skoro mi poleca, tak pewnie nazbierało większość tych ludzi w tym klubie. Ja pierdolę, jaki gość ma level. Kosecki. 325 level. Dobra, nie, dziękuję. Wyjdźmy. Klub mamy, fajnie. Ruszajmy w takim razie tym autem. Nie mam zielonego pojęcia, jak się tym będzie jeździło. A czemu go nie zaupgrade'owałem? Ponieważ to i tak zrównuje wszystkie inne samochody, z którymi ja się pojedynkuję, do tego samego poziomu. Więc to jest po prostu, wiecie, walka na wyższym poziomie. Czy mi się by to udało? Niekoniecznie. Skonfiguruj zawody. You've now set up enough routes to host a championship. Points awarded over multiple races, most points wins. You know what to do. Dobra, odpalmy sobie mistrzostwa w takim razie. Niech będzie. Zawody, trzy jakieś różne zawody. Evo versus Impreza. Pick a side, boss. Dobra, bierzemy Impreza w takim razie. Ja, to piękna muzyka, jak ja ją kocham. Zostawmy ją na razie. Bo dość niedawno ją w sumie włączyłem. O Boże, Boże. Dobra, będzie interesująco. Rozpocznijmy. Nie, no, tak, no właśnie, tak. Wszystko mi się miesza. Never mind. Dalej mi z drogi! Chciał mnie zepchnąć z checkpointa, jebany! Niestety on nie wie, że ja potrafię cofać czas. A taka piękna nutka się włączyła, że musiałem się aż zatrzymać. Dobra, włączmy sobie coś innego w takim razie. Jezu, tutaj mamy zawrotkę! O kurwa, no dobra. Tak się tym autem jeździ, dobra, już rozumiem. A szypoce! Ja jebie. Niesamowite. Dobra, tutaj mam wyścig od punktu A do punktu B. Mam szczerą nadzieję, że uda mi się dojechać jako pierwszemu i mam ku temu zadatki. Tylko muszę troszeczkę tutaj właśnie jeszcze popracować nad tym. Strasznie długo to auto hamuje, to na pewno mogę stwierdzić.
A widzę, że to jest Drivatar też z mojego klubu. Czy może w ogóle wszystkie są z mojego klubu? Gdzie to jest? Grupa Horizon? Nie, gdzieś tutaj mam socialklub2.pl. Coś tutaj w ogóle mogę robić? Grupa klubu na Facebooku zrobię grupę klubu. Dobra, never mind. Na razie jedźmy. Odpaliliśmy sobie mistrzostwa, czyli będzie parę wyścigów pod rząd. Znaczy są trzy wyścigi, które się składają na mistrzostwa i to zapewne jakąś większą ilość fanów da niż jakieś tam normalne te. Tutaj całkiem ładnie ten zakręt żeśmy wyrobili. Ten w miarę też. No, bardzo przyjemnie to autko jeździ. Podoba mi się, jak to jeździ. Aczkolwiek nigdy nie byłem fanem gier serii Colin McRae, Rayleigh i tak dalej. Jakoś tak mi nie odpowiadało to. Za bardzo jakby wyliczone i wyliczone mam wrażenie, to jeżdżenie musi być. Nie na moją głowę. Wiecie, słuchanie tego, wskazówek pilota i tak dalej. Mój tata za to zawsze się tym jarał. Pamiętam, że sporo w to grał, jak byłem dzieciakiem. Ja oglądałem, jak zasuwał na kierownicy. Nadal ostatnio, jak tam kupiłem mu kierownicę w prezencie na urodziny, myślę, to się mnie pyta, no, to jest jakiś rally? Colin McRae rally? Colin McRae. Jak byłem mały, to się za dzieciaka mówiło na tą grę Colin McRae. Zamiast Colin McRae's rally. O, skurwysyn, tutaj mocny zakręt. Dobra, spoko, nie ma problemu, zatrzymałem się na betonie. Still legit. I może być troszeczkę trudniej. Znowu beton najlepszym przyjacielem mym. Ktoś mnie być może dogoni, ma jakieś tam pewne szanse. Ale panie, to zaraz wykręcę taką prędkość, że hej. Przyjebałem w te betony, bo chciałem sprawdzić, jak bardzo by szło tutaj zadriftować te elementy. Ale nie jest łatwo, nie jest łatwo. Szczególnie nie na takiej drodze. Lepiej na właśnie piachu. Dobra, mamy to być. Hahaha, frajerzy. Yeah, zajebiście jest wejść driftem, najlepiej w prawą stronę. Ta kamera się tak idealnie ustawia, że prosto w gościa wjeżdżamy. Nie będę dawał nikomu szansy jebać ich. Wszyscy. Tak więc no, upgradując auto z jego jakby podstawowego stanu, po prostu zwiększam sobie poziom trudności, bo auto jeździ szybciej oczywiście. Jest to bardziej widowiskowe, ale trudniej jest je kontrolować, a drivatary, z którymi walczę, mogą mieć po prostu większą łatwość w pokonaniu mnie. O, ten Ford Shelby, daj mi go, gro! Nie patrzę się. O, mambalero! Zajebisty jest, odbierz oczywiście, że tak. Pięknie. Nagrody kibiców, bardzo fajna ilość. Spoko loko. Rozbudowa festiwalu, 440 tysięcy kibiców, spoko. Ale kurde, fajnie się gra, fajnie. Dobra. Welcome back, Sophia. You were partway through a championship. Would you like me to set a route to the next race event for you? Tak, dawaj. When it is safe to do so. Obróć się, gdy będzie bezpiecznie, żeby to zrobić. Lololo, obrócę się i tak, nieważne jak jest. Niby 3-6 km, ale zaraz się okaże. Jak będziemy jadąc na wskroś przełaju, zahaczać o kolejne drogi, to będzie przeliczało coraz bardziej trasę i zaraz się dowiemy, jak daleko mamy. Angor! Whee! Pięknie. Zaraz to będziemy. Momencik. No sweat, maybe, baby. Strawa, kurwa, piach. Najbardziej mi się to podoba, jak na razie, ze wszystkiego, co jeździłem w tej grze. True story. Oh, shit! Jebaka jakiś tam chciał mnie zatrzymać. Dobra, tu mamy ten wyścig, tak więc się zatrzymajmy w miarę możliwości. Ohohoho! Jak pięknie to rozwaliłem wszystko. Dobra, ja się już zatrzymam, bo zaraz ktoś we mnie przydupi. A tego nie chcę, a całkiem sporo punktów tutaj wylosowałem. Czy będzie na spina? Nie, to jest... Aha, ja punkty umiejętności tym zdobywam, okej. Co mamy tutaj w ogóle? Twój zespół modyfikacji zdobędzie dodatkowe klaksony, twój głos w online się liczy podwójnie. W pojedynkach rywali 10% kredytów więcej. A, dobra, umiejętności, co mamy tutaj? Perfekcyjna jazda w cieniu, 25% więcej za popisy w powietrzu. A weźmy sobie to, jolo. Co mi w sumie szkodzi? Tutaj pewnie za drift bonusy. 500% punktów umiejętności więcej za dotykanie podczas driftingu. O Boże. Brzmi trudno, szczerze mówiąc. Mamy tutaj 30 tysięcy kredytów, jeszcze więcej kredytów. A tu mogę sobie expa. A weźmy sobie tego expa. Czemu nie? I weźmy sobie tego expa. To jest na pewno szybki sposób na wbijanie leveli. Który mamy level dzięki temu w ogóle? O nie! Już mogę sobie spina zrobić. O, jak to się stało szybko. Ten samochód, co?
10 tysięcy. Raczej bida, no ale trudno. Dobra, tu mamy te. Co to będzie? Wyścig terenowy. Kontynuuj mistrzostwo, oczywiście bardzo chętnie. Naszą imprezą. Dobrze się sprawuje jak na razie, więc miejmy nadzieję, że trend będzie kontynuowany. Tyle kurwa powiadomień, tak mnie wszyscy męczą, nienawidzą. Dobra, rozpocznijmy zatem. O, ale żem kurwa zlamił. Osiągnięto poziom 4 klubu, nagroda 25 tysięcy krytów. No spoko, kłócić się nie będę, dziękuję. Nie wiem za co, ale okej. Ej, w ogóle... O, shit. Strasznie trzeba kurwa hamować tym samochodem i strasznie długo to trwa. Szczególnie na takiej nawierzchni. Ja się nie znam na samochodach w stylu takim właśnie rally, kompletnie. Znaczy, o chuj, nie znam się w ogóle na samochodach, ale nie mam zdecydowanie wyczucia co do takich samochodów, bo odkąd grałem kurde w tą trójeczkę tutaj, żadnego samochodu nie prowadziło się tak jak rally, mam wrażenie. Nawet ten taki buggy, on całkiem inaczej się tym jeździło. Tutaj ja mam wrażenie, że czuć w chuj moc tego samochodu, naprawdę. I jest impreza! Jest Crunch Chips, jest impreza. Subaru, kurde. Tutaj bardzo ładnie też oczywiście wykorzystuję moich przeciwników jak małe dziwki. Zatrzymuję się na nich i nie dość, że ich stukam, brukam i normalnie pukam, to jeszcze wykorzystuję ich do zakręcania. Oni zwalniają, ja może trochę zwalniam, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Wyprzedzam ich na zakręcie i ja się cieszę. Czysta jazda, to dopiero bonus, warty kurwa wspomnienia. Tutaj zauważyłem, że nie ma co się tak naprawdę, znaczy... Okej, dobra. Można się bawić w drifty, ale jest to troszeczkę bardziej skomplikowane, niż by człowiek chciał. Na takiej nawierzchni w sumie nawet nie muszę co operować ręcznym. Wystarczy, że nawet puszczę gaz, albo nawet zahamuję zwykłym hamulcem. I to już wprowadza mnie w taki lekki poślizg. Tu mamy skoczka! Jej! Jakiś tam bonus chyba dostaję w tej chwili ze względu na właśnie moje skille. Ale jest fajna muzyka, więc się zamknę na chwilę. No wejdźże, kurwa, dropnij bicie już. O kurwa, orły słyszę! Orły, sokoły, kurwa, nieważne. Dobra, zaliczyłem go przejeżdżając po nim. 80%, troszeczkę tam zlamiłem waląc w ten beton, ale to nic, dobra, zmieniam to. Takie fajne, więc zmieńmy ten kawałek. Ty mi będziesz linią mówić, o kurwa, że mam hamować, no może powinienem był trochę lekko, leciutko. Ale jest dobrze, baby mety, dziękuję bardzo. Woda, nie! I pięknie, zamykanie oczu to jest powoli moja ulubiona rzecz w tej grze. Arszy, widzicie, pierwsza trójeczka Subaru, bitch. Jest git. Arszy, kurde, drive-atary z naszego klubu, pierwsze trzy miejsca, nie jest źle. Highsvolt wespnie się, kurwa, na najwyższe szczeble. W ogóle trzeba będzie w któryś odcinek poświęcić online'owi. To jakiś, który niedługi odcinek, myślę. Ponieważ chciałbym sobie pojeździć trochę online'owych wyścigów, zobaczyć jak sobie poradzę. Być może mi da jakichś, powiedzmy, takich podobnych levelem do mnie ludzi, nie wiem. Patrzcie, już ciśniemy do 18 levela, już niedługo. Jak to auto wygląda, panie! Takim czymś to by, kurwa, jeździł ten, Steve Irwin na swojej przygody. Ej, 75 tysięcy! Zajebiście! Nagrody kibiców, też fajnie. Dobra, awesome. Właśnie się skapnąłem, że kurwa jakieś dźwięki mój telefon zaczął wydawać przed chwilą. I kurwa odpowiedź jest prosta. To był kurwa orzeł w grze PewDiePie'a, a nie kurwa w grze. Jezus Maria, wybaczcie, że musieliście to słyszeć, ale włączyłem się tu obok, ja pierdolę. Nie wiem, no trochę to na pewno słyszeliście. A kurwa. Śmiechu hechu. Niszczenie kurwa kraju. Dobra, moi drodzy, będziemy tutaj kończyć ten odcinek, tak więc mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o zostawieniu lajka, ja skaczę ku niebu, pa pa!